Sezon 2018-2019 będzie wyjątkowy dla piłkarzy Skry Częstochowa. Drużyna spod kasztanów po ponad 60 latach powraca na szczebel centralny. W najbliższą sobotę zainauguruje rozgrywki drugiej ligi meczem z Radomiakiem w Radomiu. Myślę, że tremy nie będzie, bo zespół jest na tyle zgrany i na tyle doświadczony. W tej rundzie grał już tak wiele ważnych meczów, że tremy nie powinno być i myślę, że sobie poradzimy. Wynik jest zawsze sprawą otwartą, ale na pewno damy z siebie wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat tam w Radomiu. Minione rozgrywki w trzeciej grupie trzeciej ligi były naprawdę pasjonujące, a walka o awans toczyła się do ostatnich sekund ostatniego meczu. Nie wszyscy mogą grać na tym szczeblu centralnym, nam się udało, walczyliśmy przez ostatnie sezony o ten awans. Ja się cieszę, no, mam nadzieję, że to nie będzie tylko epizod Skry Częstochowa w drugiej lidze, tylko zagościmy na dłużej. No, w trzeciej lidze gramy już 8 sezon, o ile dobrze policzyłem szybko, więc na początek sobie życzę 8 sezonów w drugiej lidze i będzie ok. Zaledwie 35 dni dzieli mecz z BKS-em Bielsko-Biała, który dał upragniony awans do sobotniej inauguracji w Radomiu. Ja pamiętam, jeszcze niedawno świętowaliśmy tutaj w tej sali awans, minęło miesiąc czasu. Było odpoczynku mało, bo ta druga liga zaczyna bardzo szybko. Co prawda 2 tygodnie tylko treningów, ale były to intensywne treningi, także myślę, że będziemy dobrze przygotowani. No oczywiście liga nas na początku zweryfikuje i miejmy nadzieję, że ten początek będzie udany, bo oczywiście początek ligi jest bardzo ważny, bo jeżeli na początku będzie tam się gra, kleić, układać, to potem będzie tylko lepiej, więc liczymy na to, że dobrze wejdziemy w tą drugą ligę i będzie tylko lepiej z meczu na mecz. Wkrótce w Radiu FON obszerne wywiady z przedstawicielami klubu z ulicy Loretańskiej. Już teraz zapraszamy także na radiową transmisję z Radomia. Początek w sobotę o godzinie 17:55.